Witam Państwa. No, dzisiaj mamy kolejny film i słuchajcie, ten film to nie jest tylko jeden film, to będzie cała seria, ponieważ temat jest bardzo frapujący i to nie jest w sumie temat. To jest rzeczywistość, która jest popychana w necie i to jest w tak zwanych sferach, jakby to nazwać, duchowych. Co się popycha? Powiem może od tyłu, chociaż jednocześnie to jest... To chodzi o to, żeby wylansować Boga jako kobietę. Mnie próbowano na ten temat już po prostu wprowadzić, żebym właśnie zrobił taki film, który będzie o tym mówił. Natomiast cała ta impreza się skończyła niepowodzeniem, ponieważ ci wszyscy, którzy to przepychali, chcieli w jakiś sposób wykorzystać ten mój kanał filmowy, żeby to powiedzieć, że Bóg jest kobietą. Ale po co? Nie, ponieważ w zeszłym roku, już od czerwca, lansowano przez różne autorytety w tak zwanych niezależnych telewizjach, lansowano właśnie boginię, że to jest kobieta, że to jest energia, to jest woda, to jest ściana wody i tak dalej. Ładnie to opisywali. Oczywiście tak zamieszali tam kwestie innych, kwestie tego kontaktu duchowego z najwyższym, kontaktu z pałacem. To tak namieszali. Ale po co to zostało powiedziane? Ponieważ jest to główny trend, ponieważ z tej bogini kobiety, z tego Boga kobiety, chcą zrobić antychrysta. Ponieważ jak wiemy, Nowy Testament, właśnie skąd mamy pojęcie antychrysta? Z Nowego Testamentu. I właśnie ten Nowy Testament został też sfałszowany tak odpowiednio przez Elohim. Tak został i Nowy Testament, Stary Testament, cała Biblia. To zostało tak, żeby po prostu ten element tego antychrysta tam powiedzmy przywędrował. Właśnie to ma być właśnie ta bogini. Ta ma być bogini i ludzie mają wierzyć. I mało tego, to jest bardzo ważna jeszcze tutaj myśl, że ludzie mieliby wierzyć w Boga kobietę, w ten sposób tego demona by nasycali swoją energią. Poprzez modlitwy, wiarę i tak dalej. Mało tego, niektórzy z tych demonistów z tak zwanych niezależnych telewizji to potrafili powiedzieć, że to jest coś takiego dookoła nas, że jak ci się zachce, to co chcesz, no wiadomo, cash, inne rzeczy, to ci się to stanie. Bo ta energia, powiedzmy, ta bogini, ona ci w tym pomoże. I to jest jakby prawie, że automatyczne. No i trochę pomieszali sekretu. Ale jeszcze na temat sekretu też powiemy, co to jest ten sekret. Państwo też może wiedzieć, to jest kreacja rzeczywistości, ale to zupełnie na innych zasadach działa. Ja Państwu też to wytłumaczę. Dlatego ten film jest trochę inauguracyjny, to jest praktycznie seria. Ja tutaj chcę Państwa przywitać przy okazji, bo od razu jak mnie widzicie, to widzicie to, co jest za moimi plecami, siłą rzeczy. Jestem w krainie wiatraków i tulipanów. Oczywiście tulipanów nie widać, ale wiatrak jak najbardziej znalazłem. I bo chciałem sobie zrobić tło do filmu, to mamy wiatrak. To jest nie jeden, tutaj w okolicy jest drugi, taka luksusowa restauracja, ale tam nie będę kręcił, bo tam jest po prostu taki duży ruch, że nie da się tak spokojnie kręcić jak tutaj. Ale takie wiatraki są, to właśnie w tym kraju tak zwanych no, wiatraków i tulipanów to właśnie jestem i pozdrawiam Państwa. Dziękuję Państwu za wszystkie tam powiedzmy udział, komentarze i tak dalej. Słuchajcie, i Bóg kobieta ma być jakby przetworzona, bo z Chrystusa też siłą rzeczy z Chrystusa by zrobiono kobietę, no i tak samo by zrobiono antychrysta, który jest opisany w Nowym Testamencie, nie? Część ludzi wierzących tego antychrysta wiedzie, niektórzy robią strony internetowe, no czekają na tego antychrysta, że to już będzie koniec, wtedy w dniach końca będzie antychryst. No i dobra. No to właśnie już wiemy, jakim miałby być ten antychryst. Po prostu to jest kolejny uzurpator, tak zwany diabeł PiS. Ponieważ jeden diabeł to już powiedzmy źle skończył, źle skończył i to już na początku stycznia, to teraz powiedzmy lansują następnego demona, który będzie uzurpował prawo do władzy nad światem. I to będzie właśnie ten słynny antychryst, po którym ma być koniec świata i tak dalej. Oczywiście, słuchajcie, to są te różne, te końce świata, to jest cały ten defetyzm, też będę o tym mówił, ale nie w tym filmie, nie wszystko od razu. Ten defetyzm, to jest też wszystko ukierunkowane po to właśnie, pod tą defetyczną bogini. O, jeżeli można tak nazwać, Kali. Pamiętacie film Indiana Jones? Tam był taki kapłan ubrany na czarno, w takiej jaskini, gdzie był czynny wulkan. I on krzyczał zaklęcia. Kalima! I tak dalej, nie? Pamiętamy tą scenę, nie? To był właśnie, to było nic innego, jak właśnie ten Bóg kobieta, czyli
demon, który udaje Boga. O, i to właśnie w tym okresie czasu on właśnie chce udać Boga. Chce się uzurpować sobie prawo do Boga, ponieważ jeden Bóg został już zlikwidowany. O, można powiedzieć. Został już zlikwidowany, to teraz trzeba wymyślić następnego i to zrobiono już od czerwca zeszłego roku. To też jest powiązane, słuchajcie, wszystko, co się stało w styczniu. Dlaczego na przykład ja żyję? Bo miałem nie żyć, ale żyję. Mało tego, na mnie już tutaj drugi raz polowano. No słuchajcie, tak się poluje na czerwony październik. Wali cała flota. No to praktycznie w tym filmie to by było wszystko. Tych filmów będzie częściej. Będę kolejne jakby fragmenty, odsłony tej całego tego poglądu, bo tych poglądów jest trochę pod dostatkiem. Słuchajcie, ja tu ze znajomymi na WhatsAppie tutaj dyskutuję całymi godzinami. Słuchajcie, to już te wszystkie tematy mam, jakby codziennie coś wyskakuje. I stwierdziłem, że w którymś momencie muszę to wszystko ponagrywać, bo tego się nie da. I też chciałem niby jeden film, ale to się nie da. A więc widzimy. Pozdrawiam jeszcze raz z krainy wiatraków i tulipanów, czyli to się nazywa jak Niederlanden, tak? No właśnie. A więc po prostu tutaj w takiej scenerii wiatraków będę Państwu kręcił filmy. Państwo się będą dowiadywać, co to jest właśnie, o co tu głównie chodzi. Temat jest bardzo szeroki. Ja już nagrałem się chyba dobra godzina pękła. Przedyskutowałem to na WhatsAppie i ze znajomymi, ponieważ mam kontakt z Polską, no siłą rzeczy. A więc to, co z tego, że jestem tutaj w zachodniej Holandii, to nie ma znaczenia. Internet jest wszędzie. No, wynalazek, ale bardzo skuteczny. I dlatego na dzisiejszy film to by było już wszystko. Nie chcę Państwa już, powiedzmy, nie będę już, powiedzmy, ciągnął struny do tego stopnia, żeby ona tam gdzieś strzeliła po prostu. Po kawałku, nie wszystko od razu. Ja życzę Państwu powodzenia. Do następnego razu.